Rottweiler. Grupa ras, psy pracujące. Wzrost 58 do 69 cm. Waga 38 do 50 kg. Długość życia 10-12 lat. Pochodzenie rasy niezwykle potężnych Rottweilerów nie jest do końca znane. Uważa się, że są potomkami dużych psów, podobnych do mastiffów, służących rzymskim legionom do ochrony i poganiania ich żywego inwentarza podczas przekraczania Alp. W średniowieczu w południowo-niemieckim mieście Rottweil rasa ta została skrzyżowana z miejscowymi psami pasterskimi i w efekcie powstał Rottweiler zwany rzeźniczym. Podobnie jak jego rzymski przodek, pomagał przy pędzeniu bydła z miasta do miasta, do czasu wynalezienia kolei w XIX wieku, co spowodowało spadek popularności i liczebności tej rasy aż do I wojny światowej, kiedy to niezwykła siła, wytrzymałość i inteligencja Rottweilerów zadecydowały o wcieleniu tych psów do niemieckiej armii w charakterze posłańców i strażników. Ma wyważone proporcje, jest zwarty, mocno zbudowany średniej wielkości. Włos średniej długości, twardy, gęsty i przylegający, trochę dłuższy na udach. Maść zazwyczaj czarna. Psy te muszą być szkolone od szczenięcia. W czasie nauki trzeba być konsekwentnym i stanowczym. Pies musi się nauczyć, które zachowania są akceptowalne, a które nie. W odpowiednich rękach Rottweiler może stać się doskonałym strażnikiem domu, oferującym bezwarunkową lojalność i ochronę swojemu właścicielowi. Zawsze należy jednak pamiętać o tym, że rasa ta ma duży temperament. Niektóre zwierzęcia będą przyjacielskie, towarzyskie i serdeczne do granic, podczas gdy inne mogą wykazywać tendencję do niezależności i udawać obojętność. Psy te również potrafią być agresywne, nie są więc pod żadnym pozorem przeznaczone dla początkujących lub nerwowych właścicieli. Ciekawostka. Talent Rottweilera do pełnienia funkcji obronnych został odkryty już dawno temu. W średniowieczu podróżujący bogaci kupcy czasem przywiązywali sakiewkę do szyi zaufanego pieska. Inną dość ciekawą historią jest to, iż Rottweiler pomógł ratować 2-letniego chłopca, który został zaatakowany przez Pitbull Terriera na przedmieściach Johannesburga. Na pomoc duszącemu się dziecku przyszli przechodnie. Pies jednak nie chciał puścić. Jeden z mężczyzn zawołał wtedy swego psa, Rottweilera, któremu następnie kazał rzucić się na Pitbulla. Pies posłusznie zaatakował i po krótkiej, aczkolwiek intensywnej szarpaninie, 2-latek został oswobodzony z żelaznego uścisku szczęk psa. Chłopczyka od razu przewieziono do szpitala. Opatrzono mu rany na twarzy, rękach i nogach. Chłopczyk przeżył.